Hej, dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak stworzyć etyczną szafę. Mam ogromny zaszczyt i ogromną przyjemność robić ten filmik do współpracy z Anią. Jeżeli nie znasz jeszcze jej kanału, to będzie on podlinkowany u góry i na dole. Mój filmik będzie uzupełnieniem filmiku Ani, Ani filmik będzie uzupełnieniem mojego filmiku. Ania mówi o etycznej modzie, zero waste, ekologii. Ostatnio ukazał się filmik o środkach czystości. Jeżeli nie znasz i nie subskrybujesz jej kanału jeszcze, polecam nadrobić. Tymczasem, nie przedłużając, zapraszam na film. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja ubrań podwoiła się, a czas ich noszenia spadł o połowę. Stało się to za sprawą zjawiska tzw. fast fashion, czyli szybkiej mody. Na czym polega fast fashion? Fast fashion to 56 kolekcji w ciągu roku, stale zmieniające się trendy napędzające popyt oraz nieludzko niskie ceny powodujące niewolniczą pracę. Dlaczego to nie jest spoko? Bo co każdą sekundę jedna ciężarówka ubrań jest składowana na wysypisku bądź spalana, a 108 milionów ton nieodnawialnych zasobów jest wykorzystywana w produkcji odzieży w ciągu roku. I nie mam tu na myśli tylko przemysłu petrochemicznego, który powoduje gigantyczne zanieczyszczenia środowiska, na przykład podczas wydobycia ropy naftowej, ale mam też tutaj na myśli taki zasób, jakim jest woda pitna, która jest wykorzystywana podczas uprawy bawełny. Myśląc globalnie, trzeba wziąć pod uwagę cały cykl życia ubrania, a jest to produkcja, dystrybucja, używanie, składowanie bądź utylizacja. I już powiedziałam, że produkcja powoduje gigantyczne zanieczyszczenia, a wszystko to do praktycznie jednorazowych ubrań. Szacuje się, że ponad połowa ubrań, która powstała w ramach fast fashion, w ciągu roku jest zużywana i wyrzucana. Ten system bardzo degraduje i niszczy środowisko oraz powoduje negatywne oddziaływania społeczne w skali globalnej i lokalnej. Dlaczego powinniśmy przestać? Bo jakby to delikatnie powiedzieć, jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej. O ile tendencje wzrostowe fast fashion utrzymają się, to do 2050 roku przemysł tekstylny będzie zabierał aż 26% budżetu węglowego ogólnoświatowego, obecnie zabiera 2%, a nieprzekroczenie tego budżetu jest naszą jedyną szansą na ograniczenie wzrostu temperatury o 2 stopnie Celsjusza. Inaczej będziemy mieli przerąbane. Najgorsze, co możesz zrobić w tworzeniu etycznej szafy, to pozbyć się wszystkich ciuchów i wymienić je na nowe. Jeżeli masz w swojej szafie jakieś przedmioty z działu fast fashion, a sprawdzają się, proszę noś je i zużyj do końca. Zamawianie ubrań z drugiego końca świata nie jest najbardziej zrównoważonym wyborem, nawet jeśli kupujesz z ekomarki. Tak, nie mamy za oknem pól bawełny, ale cały dalszy proces, czyli tworzenie tkaniny i szycie, mogą zadziać się w Polsce. I warto inwestować w polskie lokalne marki, o ile oczywiście możesz sobie na to pozwolić. Niestety sieciówki i fast fashion przyzwyczaiły nas do niewolniczo, nieludzko niskich cen i uznajemy to za normę. Ale tak naprawdę nie da się w Polsce wyprodukować i uszyć i sprzedać sukienki za 50 zł i w jakikolwiek sposób na tym zarobić albo w ogóle nie dokładać do tego. Dlatego bardzo kręci mnie i uważam, że jest to przyszłość zrównoważonej, etycznej mody. Chodzi o zasadę transparentności. Na czym ona polega? Polega to na tym, że producent odzieży mówi, ile kosztuje wyprodukowanie danej rzeczy i mówi, jaką marżę nakłada. I teraz porównamy sobie dwie sukienki o bardzo podobnym kopertowym kroju. Jedna sukienka będzie z fast fashion z H&M-u, a druga sukienka będzie z polskiej etycznej marki Elementy. Porównujemy dwie sukienki o kopertowym kroju z tkanin pochodzących z pulpy drzewnej. Pierwsza z sieciówki kosztuje 49,90, druga polska 349 zł. Jeżeli chodzi o skład, to pierwsza sukienka jest z mieszanki bawełny i wiskozy, druga z tencelu. Teraz popatrzmy na koszty produkcji. Podatki w polskiej sukience mają wyższą cenę od całej ceny pierwszej sukienki z H&M. Same materiały i praca w polskiej marce są prawie trzykrotnością ceny sukienki z H&M-u. H&M chyba coś poszło ostro, nie tak? Warto zmienić myślenie. Warto uzmysłowić sobie, że ceny polskich etycznych marek są jak najbardziej w porządku. I plusem jest też to, że marki coraz bardziej zwracają uwagę na cały łańcuch dostaw, czyli na przykład pakują ubranie w kartony z recyklingu, używają
papierowej taśmy, bibuły, naprawdę da się to wysłać bez grama plastiku. A jeżeli nie chcesz z jakiegokolwiek powodu inwestować tyle w ubrania, zapraszam Cię do kolejnego punktu. Co tak naprawdę przemawia za kupowaniem ubrań z drugiej ręki? Jeśli każdy w 2019 roku kupiłby jedno ubranie używane zamiast nowego, to zaoszczędzilibyśmy tyle dwutlenku węgla, które produkuje 500 000 samochodów przez rok. Zaoszczędzoną energią moglibyśmy podświetlić wieżę Eiffla na 141 lat. A zaoszczędzoną wodą moglibyśmy wypełnić ponad 1000 razy fontannę Bellagio w Nevadzie. To taka dość wypasiona fontanna w Los Angeles. Jeżeli zakup nowego ubrania zastąpisz zakupem ubrania z drugiej ręki, robisz gigantyczne oszczędności dla środowiska, ponieważ pomijasz dwa z pięciu etapów, o których wcześniej mówiłam, a są to etap produkcji i etap utylizacji składowania. I wszystko pięknie zamyka nam się w model gospodarki obiegowej, który jest najbardziej zrównoważonym i pożądanym modelem. W przeciwieństwie do gospodarki linearnej. Model gospodarki obiegowej polega na tym, że maksymalnie wydłużamy czas życia danej rzeczy, a jeżeli dana rzecz staje się odpadem, to tworzymy z tego odpadu surowiec, więc tak naprawdę praktycznie nie mamy odpadów, wszystko zamyka się w kole. Natomiast model gospodarki linearnej od linii polega na intensywnym wydobyciu surowca, używaniu danego przedmiotu, jeżeli zużyjemy ten przedmiot, staje on się odpadem i nic z tym odpadem dalej nie robimy. Kupując ciuchy używane, co prawda nie wspierasz lokalnych polskich marek, ale co ważniejsze, nie wspierasz fast fashion. Nawet jeżeli kupujesz z Lumpeksu rzeczy z HM-u, przecież bezpośrednio nie wspierasz tego przemysłu. I teraz dość, tak mi się wydaje, w niektórych kręgach internetowych kontrowersyjna rzecz, ale uważam, że kupowanie surowców, materiałów odzwierzęcych z drugiej ręki jak najbardziej wpisuje się w wegański styl życia. Ponieważ kupując na przykład sweter z wełny z Lumpeksu, również nie wspieram przemysłu, który wolny od okrucieństwa nie jest, bo kupuję go z drugiej ręki, czyli pomijam dwa z pięciu etapów produkcji. A co najważniejsze, sweter ten wykonany jest z biodegradowalnego surowca, a nie z akrylu, o materiałach będzie potem. Pokażę Wam mój ostatni łup. Koszula na opały za kilka złotych. Udało mi się kupić koszulę z materiału zwanego ramią. Ramia inaczej znana jest jako tak zwana pokrzywa chińska. To włókno pozyskiwane z łodyg rośliny. Jest odporna na światło i bardzo dobrze wchłania wodę. Tkanina wyprodukowana z łodyg jest lekka i trwała. Nie kurczy się i jest odporna na bakterie. Tym samym po raz kolejny zachęcam do kupowania z drugiej ręki. Zwracaj uwagę na materiał i wykończenie. Szew powinien być mocny i równy. Myślę, że każdy intuicyjnie jest w stanie stwierdzić, czy coś jest uszyte porządnie. Temat materiałów jest dość złożonym zagadnieniem i naprawdę każdemu z nich należałby się osobny filmik, więc polecimy teraz ogólnikami. Warto inwestować w materiały pochodzenia naturalnego. Takie jak na przykład bawełna. I tutaj, jeżeli kupujemy coś nowego z bawełny, warto inwestować w bawełnę organiczną, bo według badania przeprowadzonego na 480 farmach, bawełna organiczna zużywa do swojego wzrostu 5 razy mniej wody w porównaniu do bawełny konwencjonalnej, czyli bawełna organiczna, lan i konopie. Oraz moim zdaniem z drugiej ręki warto kupować materiały odzwierzęce, takie jak wełna, jedwab czy skóry. Temat materiałów z pulpy drzewnej jest trochę bardziej skomplikowane. Materiały z pulpy drzewnej jak wiskoza są pośrednią opcją, ponieważ w trakcie produkcji używane są substancje żrące, takie jak dwusiarczek węgla i soda kaustyczna, które obojętne dla środowiska i dla ludzi raczej nie są. Fundacja Changing Markets odwiedzała fabryki, w których produkuje się wiskozę i na bazie tego powstał raport. W raporcie podano dowody na to, że narażenie na dwusiarczek węgla grozi zarówno pracownikom fabryki, jak i ludziom żyjącym w pobliżu zakładów wiskozowych. Toksyna została powiązana z chorobą niedokrwienną serca, wadami wrodzonymi, chorobami skóry i rakiem. Bardziej zrównoważonym wyborem wydaje się tencel. To materiał również powstający z pulpy drzewnej, jednak do jego produkcji używany jest łagodniejszy środek. Ta metoda jest znacznie bardziej przyjazna dla środowiska. Stosowany rozpuszczalnik jest nietoksyczny, bezpieczny i może być ponownie wykorzystany w procesie technologicznym, nawet w 99%. Tencel jest materiałem, który słabo absorbuje barwniki naturalne. Niestety jego barwienie wymaga więc stosowania często niebezpiecznych zarówno dla pracowników fabryk, jak i konsumentów barwników chemicznych, które wnikają głęboko w materiał.
czego z pewnością należy unikać? Materiałów syntetycznych. Ponieważ są dwa powody. Pierwszy jest taki, że warto sobie uświadomić, ile ubranie z danego materiału będzie się rozkładało i teraz pokazuje Wam się plansza, ile dane materiały będą się rozkładać. Materiały biodegradowalne rozkładają się dużo szybciej niż materiały z tworzyw sztucznych, które rozkładają się nawet kilkaset lat, a tak naprawdę nie wiemy ile, bo jeszcze żadne z nich się nie rozłożyło. I drugie, moim zdaniem ważniejsze jest to, że podczas każdego prania ciuchy z tworzyw syntetycznych uwalniają setki tysięcy mikrowłókien. O mikrowłóknach był cały osobny filmik mówiący właśnie o badaniach naukowych. Wyskoczy Wam teraz u góry i będzie na pewno podlinkowany. W skrócie mówiąc, plastik, który nosimy na sobie, ostatecznie skończy w naszych brzuchach. Już tłumaczę. Chodzi o to, że na przykład sweter z akrylu podczas każdego prania jednorazowo uwalnia setki tysięcy mikrowłókien. I te setki tysięcy mikrowłókien przedostają się przez filtry pralki, ponieważ filtry pralki je przepuszczają, bo nie są dostosowane do filtrowania tych mikrowłókien, bo te mikrowłókna są za małe. I potem ostatecznie, skracając tok myślenia, lądują one w zbiornikach wodnych. Tam zwierzęta, na przykład ryby, mylą te mikrowłókna ze swoim pokarmem i zjadają je. Po pierwsze umierają od tego, bo wypychają sobie nimi żołądki i nie przyswajają żadnych składników odżywczych. Po drugie, na przykład zjadając takie ryby, mamy je ostatecznie w sobie. Podsumowując w skrócie, naturalny materiał to nie tylko większy komfort noszenia, ale też korzyści dla środowiska. Jeśli odpowiednio zadbasz o swoje ubrania, nie tylko wydłuży to ich życie, ale też zmniejszy ślad węglowy podczas używania. Nie da się ukryć, że najbardziej obarczony śladem węglowym jest cykl produkcji, który zabiera aż 33%, ale zaraz za nim idzie używanie, które zabiera aż 26%. I na to używanie składa się pranie, suszenie i prasowanie. Prasowanie zabiera tylko 1%, a jest ostatnio tak strasznie demonizowane, jakby było najważniejszym czynnikiem. Moim zdaniem jest to taki temat jak temat słomek, które nie są największym problemem, a wszyscy z jakichś powodów się nimi zajmowali. Może ktoś wie dlaczego? Ktoś coś? Ja przepraszam bardzo, ale dowodzik jest. Badanie konsumenckie przeprowadzone w Wielkiej Brytanii pokazało, że konsumenci byli w czasie roku skłonni zredukować ilość użyć suszarki elektrycznej o 6%, zredukować ilość prasowań o 5% oraz częściej prać w 30 stopniach Celsjusza. Te proste i niewielkie zmiany spowodowały, że w 2016 roku szacunkowo zaoszczędzono w Wielkiej Brytanii ślad węglowy o wadze 700 tysięcy ton dwutlenku węgla, co stanowi zmniejszenie o całe 3%. Zatem jak dbać? Przede wszystkim niska temperatura prania, tryb pralki eko, jeśli Twoja pralka ma taki tryb, suszenie ubrań tradycyjne, a nie używanie suszarki elektrycznej, używanie worka ochronnego na delikatne ubrania, oraz pranie ręczne w razie konieczności i biodegradowalne, przyjazne środowisku detergenty. Na pozór kupowanie dobrej jakości etycznego polskiego ubrania jest droższe od kupowania fast fashion, ale tu chodzi o zmianę myślenia, bo wyobraźmy sobie sytuację, że zamiast kupując 48 ubrań w ciągu roku z fast fashion, kupimy 10 ubrań polskiej produkcji, to nie dość, że gigantycznie zmniejszymy nasz ślad węglowy, to prawdopodobnie wydamy tyle samo albo i mniej, a ubrania prawdopodobnie posłużą nam dłużej, bo będą dużo lepszej jakości. I jeżeli mówimy tutaj o śladzie węglowym, to nie sposób nie wspomnieć przy okazji o śladzie wodnym. Nie wiem, czy wiecie, ale kilogram bawełny, co odpowiada wadze mniej więcej dżinsów i koszulki, zużywa między 10 tysięcy a 20 tysięcy litrów wody, w zależności od miejsca wzrostu bawełny. Dużo, prawda? Dlatego tak bardzo podobają mi się założenia kampanii, którą znalazłam w internecie. Polega ona na tym, że przed kupnem każdego nowego ciucha trzeba zadać sobie pytanie. Pytanie jest bardzo proste. Czy założę tę rzecz przynajmniej minimum 30 razy? To jest podstawowe pytanie. Są jeszcze pytania pomocniczek. Trzy, które najbardziej mi się spodobały, to czy posiadam już coś podobnego w swojej szafie? Czy ubranie, które chcę kupić, pasuje do moich pozostałych ubrań, czy wpisuje się w mój styl? Oraz trzecie pytanie, czy ubranie jest na tyle dobrej jakości, że wytrzyma minimum 30 prań? Proste, warto zastosować, polecam. I ostatnie, co nie znaczy, że najmniej ważne, trzeba kupować ubrania, które będziesz nosić, a na pewno pomoże w tym znalezienie swojego stylu.
Ja tak naprawdę nie wiem, kim jestem. Czasami jestem dziewczyną z korpo, która ubiera sukienkę elementów. Czasami jestem dziewczyną z lasu, która ubiera dres albo coś dresopodobnego. I w tym pomoże Wam filmik Ani, na który bardzo serdecznie zapraszam. Myślę, że przede mną jeszcze długa droga, ale mam całe życie, żeby dowiedzieć się, kim jestem. A ja tymczasem dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie w tym filmiku. A ja nie zdejmę i nie wypiorę tej koszulki, dopóki nie klikniecie subskrybuj. Do następnego filmiku, pa!